Jestem ciekaw, czy mogę tutaj biec jakoś szybciej. Nie chyba. Okej. Najpierw po papierocha. Teraz tutaj. Mogę jakoś szybko ten dialog w ten przywinąć. Żeby nie klepać spacji. Dobra, wy jesteście przyjaciółmi, dobra jest. Ale dostałem som, czyli trochę. Może mam więcej niż jeden. Trzy! Dobra, sprzedam to. Teraz będę uważał, żeby nie spaść z klifu jak totalny debil. Siema. Sel. 10. Może być. Kup. Długi łuk. Dla nikogo nie ma. Może wrócę się do miasta. Ty ile jesteś wart? 25! I tylko truciznę leczy. Sprzedam, oczywiście, że sprzedam. Plus 3 do ataku, ale tam plus 9 do obrony. Mi się wydaje, że o wiele bardziej to jest opłacalne. Tak więc let's go. Mimo tego, że co jest, kurde, co oznacza te... Mamy radość. I ty też. Nie, ja moją radość sprzedałem. Tak więc co to ja chciałem powiedzieć? No, że mimo tego te plus 9 obrony może i mało da, jako że mamy nasze HP w 6 stówach, coś takiego. Ale hej. Zawsze lepiej czuć się bezpiecznie. Ja zawsze stawiam na obronę i na przetrwanie niż na ofensywę, szczerze powiem. O, i 16 tych kosztuje. Więc opłaca się. Equip. I git. Sprzedam ciebie. Jeden. Może jeszcze ten... nie, zaraz. Czy będzie mnie stać na... ten? Te bronie czy coś? Chyba nie. No nieważne. Lepiej zapiszę, bo kurde, wszystko może się stać. Może znowu niechcący zeskoczę z klifu. Ponieważ jestem nieogarnięty. Oh my god. A zobaczę, co tam jeszcze on może mieć. Plus 6. Mimo tego, że ja nie wiem, jak on działa, czy to jest jeden strzał z rewolwera, czy może muszę coś wciskać. Niech stracę. Ekwipunek. W sumie to tak jestem ciekaw, czy dobrym tym... dawaj. Czy dobrym... dobrą strategią w tej grze jest zbieranie ludzi. I... po tym, jak się ich uzbiera, to zabierze się im ekwipunek, wsadzi ich na ławkę rezerwowych do końca gry i się albo ten ekwipunek użyje, albo go się sprzeda. Zamknięte. Myślę, że to, zważając na to, jak ta gra działa, to może będzie coś przydatnego. Taka przydatna strategia. Kolejny Jezus. Witaj. Tak, Karate Center. Chcesz nauczyć się technik żelaznego tygrysa? Pewnie. Najpierw test. Widzisz ten klif? Musisz z niego spaść. I... no, musisz udowodnić swoją... no. Tak, tak.
Masz, spadłem. He! Co? Jeszcze? Myślę, że to chyba jakiś kawał. Dobra, udowodniłem, że jestem warty. Spierdalaj w takim razie. No, kurde, nie mam tego. Nie mam żadnych przedmiotów do uzdrowienia, nie będę się pierdzielił. Chyba, że muszę to robić. Bo inaczej nie przejdę. Dupa nie techniki tygrysa, do cholery jasnej. W takim razie, gdzie powinienem iść? Jak nie tam. Nie! No ja pierdolę! Proszę bardzo, udowodniłem, że jestem wart nauczenia się tego gówna. Ach. Dobra, wezmę, spadnę z tego klifu z 10 razy i tyle. O, nie z tego, kurde. Ta. I znów ten sam klif, do jasnej cholery. Jestem nieogarnięty. No ale hej, też nie wyspałem się dzisiaj zbytnio. Mam swoje usprawiedliwienie. Zaraz, stop. Siema, cfelu. A wezmę na... dam, że nie jestem zainteresowany. Ach, niech będzie. A, muszę z niego spadać, dopóki on mi nie powie, że jestem godzien. Tak? Okej, okay. Zgaduję, że z 10 razy muszę spaść. Tak jest, widzisz? 4. 5. Myślę, że on sobie jaja robi. 6. 7. 8. 9. 10. Co kurwo? To co, mam się kurde zabić czy coś? Okej. Okay. Już? Dobra robota, o, udało się. Dobra, przeczytajmy. Wzmacnia obronę. I co, już? Chwila. Surprise attack. DDA. Dobra robota. Ale... Dobra, to gdzie mam teraz iść tak w ogóle? Utknąłem chyba, nie mam pojęcia, gdzie mam teraz iść. No ale jakoś znajdę odpowiednie miejsce. Dzięki któremu pójdę do przodu z fabułą. Mam nadzieję. Błagam. Tam jakieś jaskinie wcześniej były. Może muszę do takiej jednej wejść? Nie, stop.
Powinienem też gdzieś odpocząć, bo nasze HP nie wygląda zbyt ciekawie po tym moim popisie. Ale kurde, jak na grę z RPG Makera jest naprawdę git, muszę przyznać. Zaraz, gdzie tutaj nie byłem? Tu chyba byłem. Tak mi się wydaje, że... O! Letter Poncho. Co te czerwone oznacza? Że niby głodny jestem, czy coś? Equipment. Gorsze jest. Czyli się sprzeda. O, kurde. Gdzieś tutaj były też jaskinie. Zobaczymy, o co z tym wszystkim chodzi. W sumie możemy tamtemu drina kupić już. Nie jakbyśmy mieli jakiekolwiek inne wydatki. Fantastycznie. Więc jaka jest twoja historia, łysy człowieku? Szukasz kogoś. Cóż, dużo ludzi ostatnio to robiło. Wszyscy. Coś specyficznego? Ktoś specyficzny, muszę już iść. Czekaj. Nie chcę specjalnie wchodzić z butami w twój biznes. Ale coś jeszcze się stanie, jeżeli myślisz, że możesz to zrobić sam. Wojna się tutaj... Tutaj jest wojna i potrzebujesz tych... nie przyjaciół, tylko sojuszników. No i przy okazji wiszę ci drina. Pewnie, chodź! Zobaczymy, co on takiego ma. Status. Ty masz łuk, jesteś kurde Robin Hood. Dobra. Skille. Big shot. Dobra, może być. Teraz nasze HP nie wygląda aż tak źle, bo... Kurwa. Dobra. Jak to było? DDA, niech będzie w ten sposób. Verbal Bash. Mogą albo się rozpłakać, albo się wkurzyć, więc lepiej niczego nie robić. Discus Technics. Powers. Shoot. Skills. Ta. Czy on w ogóle ma krocze? Kaszlnął krwią, ha? Dawaj, jeszcze raz. Nie, stop. Tak. Miss. O kurwa. Trzeba go rozwalić. Nie, kurde, nie to! Okej. Moment. Buster Punches. Okej. Big shot. A! Zero, kurde. Nie stój. Skills.
cholernie nie wiem, co robię. Spierdalam. Nie ma co. Ten przedmiot nie jest wart zachodu. Stój. Już myślałem. Godzina 17 minut. No, jeszcze z 15 pogram i będę kończył tą sesję, bo też mam trochę dzisiaj rzeczy do roboty. No więc mogę gdzieś odpocząć. Nie. Co ja teraz zrobię? Gdzie teraz muszę iść? Cholera. Czyli moment. Skąd ja tutaj wyszedłem? Z jaskini może. No przecież, ale ze mnie dupa. O kurwa. W odpowiednim momencie. Pierdalaj. No dobra. Dawaj, jeszcze raz. A niech będzie. Chyba więcej obrażeń tak zadam. Zobaczymy. Może niekoniecznie, dobra. Niech będzie. Tak nic więcej nie mogę zrobić. Spierdalaj. I co teraz? Muszę gdzieś odpocząć, bo będzie... Czemu? Nieważne. Znajdźmy ją. Nie, nie, to niebezpieczne. Hej, wszystko w porządku? Co jest nie tak? Jesteś sentymentalny? Nie, po prostu pytam. O nie. Nadchodzi. Zamykam moje oczy. Dobranoc, Olate. Na razie. Lukas! Nie jestem pewien, co to miało być. Tak czy inaczej. Dużo ludzi przebiegło tutaj, szukając dziewczyny. Tak, tak, tak. Wyglądali na bardzo przerażonych. Żaden z nich nie był przyswojony do walki. Wszyscy się wkurzyli i zaczęli uciekać. I nagle trzech ludzi z niewiarygodną fryzurą znalazło dziewczynę. I niby prawdopodobnie z tej ciężarówce. Szalone, nie? Tak, tak.
zamknięte. Nie ma mostu. Okej, dobra. Najważniejsze jest teraz to, żeby znaleźć miejsce do odpoczynku. Papierocha znalazłem. Zawróć. Właśnie to kurde chcę zrobić. Muszę przejść przez tego idiotę. O, całe szczęście. Kurwa. Spierdalaj. Dobra, gdzie mogę tutaj? O, tutaj mogę odpocząć. Alleluja. Powiedzcie mi, że też wszyscy się wskrzeszą czy coś. O! Tak. Jeszcze. Puste. 500 HP, dobra, to nam się przyda. Spadam stąd. Save'ne. Idziemy tam do tego dziwnego miejsca. Jako teraz już jestem uzdrowiony, mam też przedmioty do uzdrawiania. Możemy spróbować. Silni faceci tylko. O kurwa. Wąż rzeczny. Coś mi się zdaje, że tylko popełniłem błąd. O kurde, ma nas na dwa hity. A nie. A może? Dobra. Kurde, szybko te levele dostajemy. Item. No, ja pierdzielę! Podskakuję za każdym razem. Vantage point. Zobaczymy. W takim razie big shot. Tetery zadaje trochę obrażeń. Niespotykane. O Jezu, udało się. Bo niestety, no, ma ktoś coś do uzdrowienia. Coś mi się zdaje, że będę musiał zrestartować wszystko. Albo może spierdzielę. Oczywiście, że nie mogę uciec. Dobra, ubij mnie i po prostu ostatniego save'a czytam. No, oczywiście.
Jak nie możesz od węża uciec. Ach, fuck this. Kontynuuj. W takim razie... Chyba nie muszę tam iść. Czy tutaj byłem? Tak, byłem tutaj. Czy gadałem już z tamtymi kolesiami? Z tą ciężarówką? Tak. Zamknięte. Nie mogę wskoczyć? W różowym. Ta. Była w tej ciężarówce. Clubhouse w starej. Aha. Old Factory, tak? Wiem chyba, gdzie to jest. Już tam byłem, tam gdzie narkotyki dostaliśmy chyba. Tak jest szybciej. O kurde. Nie, zaraz, dobrze, idę. Dawaj. Sorry, że tak nic nie gadam, ale... Tak, chodzenie w tą i we w tą jest bardzo... czasochłonne. Tak, po prostu pójdę dalej. Save'nę. Coś mi się zdaje, że będę musiał tutaj to zrobić. I let's go! Oczywiście w klasyczny sposób tyniką w piach. No dobra, zobaczymy. Nie. Okej, chyba w takim razie się zatkałem, nie wiem gdzie mam iść. Będę musiał opis przejścia ogarnąć. Dobra robota, ta. Cały czas pierdzieli to samo. Dobra, co? W takim razie wydaje mi się, że chyba będę kończył. Tak, 3-odcinkowa sesja niestety, ale co zrobisz? Może tutaj mogę gdzieś wejść na te okna czy coś? Nie, nie sądzę. Tym razem nie spaść. Z klifu śmierci. Nieważne. Sprzedam coś może. Siema. Masz papierocha. Ile zupa jest? Jeden. Nie ma mowy. Plus 7. Tak. To jest dobry upgrade. I... Sprzedaj broń. Dobra, jest. Idziemy do zapisu i będę już chyba kończył. No ale jestem uzbrojony i ta. O, spadaj. Wyglądasz jak Jane the Killer, wynoś się. Mam też przy okazji nadzieję, że wszystko się nagra tak jak trzeba. Okej, więc tak. No, już zapisane, to będę już powoli kończył. W następnej sesji zobaczę, co muszę tutaj robić, gdzie mam iść. Wydaje mi się, że jednak muszę tam pójść tam, gdzie te węże są, bo czemu kurde nie. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o pierwszą sesję z Liza the Painful RPG. Mam nadzieję, że wam się podobało, mimo tego, że no... komentatorsko zbytnio dużo rzeczy nie było tutaj do roboty. Wiadomo, dopiero wstałem i... Tak więc no,
Widzimy się następnym razem. Cześć.